Spółka Dino nie zatrzymuje się, cały czas się rozwija i można powiedzieć, że rozwija się nawet szybciej niż w tym 2021, w rekordowym 2021 roku na ten moment i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja nazywam się Konrad Książak, ale zanim przejdziemy do Dino, chciałem Cię zaprosić do tego, żebyś wszedł na stronę tradingshop.pl. jest link w opisie filmu. Tam są książki z branży inwestycyjnej, z tego segmentu inwestycyjnego. No i z kodem GPW-myśli notowania masz 10 zł taniej. Na 10 zł, no to wiadomo, cztery harnasie mniej więcej. Także myślę, że się myślę, że się opłaca. Już tak mówiąc całkiem poważnie fajne książki tutaj są. Jak straciłem na giełdzie milion dolarów, myślę, że bardzo bardzo ciekawa, osobiście czytałem moim zdaniem jedna z najlepszych, jeszcze nie najlepsza książka odnośnie giełdy, odnośnie inwestycji. No teraz będę czytał wspomnienia gracza giełdowego. Właśnie sobie z Trading Shopu zamówiłem i też Wojnę Wojnę o pieniądz. Moim zdaniem to są naprawdę ciekawe, niektóre ciekawe książki z Odem GPW, myślik notowania 10 zł, taniej kod i link do e, księgarni w opisie filmu. No i też oczywiście zapraszam Cię do tego, żebyś wszedł na mój sklep internetowy, w którym sprzedaję między innymi dziennik inwestora. Myślę, że bardzo ciekawe, bardzo przydatne narzędzie. No i do siódmego, czy jeszcze przez dwa najbliższe dni, możliwość jest dołączenia do mojej zamkniętej grupy na Facebooku. Później ta możliwość będzie wyłączona. 20% z tego, co zarobię, e, przeznaczam na wrocławskich hospicjum, Już pierwszy przelew tam za Marzec poszedł, także mam nadzieję, że to się będzie dalej rozwijało. A przechodząc do spółki Dino, no, na początku zazwyczaj mówię, czym dana spółka się zajmuje, ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Dino, no, nie ma jakichś specjalnych problemów. Większość z nas kojarzy market Dino, wielu z nas robi zakupy, chociaż trzeba przyznać, że Dino nie jest wszędzie. Dino jest na zachodzie Polski. Na wschodzie jest tutaj bardzo, bardzo rzadko spotykane. Taka jest polityka spółki spółki Dino. No i jeżeli chodzi o Spółkę otworzyli 66 nowych sklepów w pierwszym kwartale 2022 roku, a rok wcześniej to było 59 w pierwszym kwartale, więc tutaj rozwijałem się i rozwijałem się dalej bardzo szybko. Jeżeli chodzi o cały 2021 rok, to było 343 nowe markety, czyli średnio wychodzi tam 85 mniej więcej tych marketów na, na kwartał. Bo tutaj była sytuacja w 2021 roku, że w tym drugim półroczu oni mocno przyspieszyli z otwarciem nowych, nowych sklepów. Zobaczymy, czy będzie. Tak samo teraz w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze Dino właśnie mówiło o tym, że, że w drugim półroczu przyspieszy rzeczywiście tak było. Zobaczymy, czy teraz też taka będzie sytuacja. No, zobaczymy. W każdym razie pamiętajmy o tym, że Dino mówiło już na, w raporcie rocznym za 2021 rok, że w 2022 chce zrobić co najmniej tyle samo tych sklepów, ile w tym rekordowym 2021 roku. Także spółka dalej bardzo fajnie, bardzo fajnie się rozwija tutaj, jeżeli chodzi o Dino specjalnych zagrożeń nie widzę. No pytanie oczywiście jest jedno. Jak ta sytuacja na Ukrainie na nie wpłynie? No spółka dosyć mocno spadła. Przyznam, że to był pierwszy taki chyba spadek w historii spółki. Tak mocny spadek, no bo to było z 370 zł na na 270, czyli kilkadziesiąt procent spadku. W tym momencie no to już Dino mocno mocno odrabia te spadki. Oczywiście na Dino były, ale raczej widzimy, że ten trend jest taki, no i jednostajny, to znaczy cały czas idziemy w górę. No i czasem rzeczywiście są jakieś korekty, takie zupełnie naturalne, na przykład ze 160 na 130 z 280, no to maksymalnie 240, czyli te kilkunasto, kilkudziesięcioprocentowe spadki czasem były, ale jednak jest to, jest to rzadkość, jeżeli chodzi o Dino. No pytanie, jak tak naprawdę ten konflikt na Ukrainie wpłynie na, wpłynie na spółkę? No bo pod względem wyników finansowych tych, które są zaroportowane za 21 rok, nie ma się absolutnie do czego, do czego przyczepić Dino, naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie się rozwija. No a moim zdaniem, jeżeli chodzi o tę właśnie sytuację na Ukrainie, no to chyba wszyscy wiemy, jakie może mieć reperkusje odnośnie inflacji, tak? czyli ta inflacja będzie rosła ze względu na to, że Ukraina, Rosja to są bardzo duże rynki, jeżeli chodzi o takie podstawowe produkty, jak jakieś różnego rodzaju zboża, oleje, oleje też bardzo mocno, bardzo mocno podrożały, oczywiście mówię o olejach spożywczych, także te ceny, ceny podstawowej żywności bardzo mocno prawdopodobnie się, prawdopodobnie się zwiększą, zresztą też Spółki polskie podnoszą bardzo mocno ceny nawozów i te ceny nawozów rosną w takim tempie, jakim nie rosły nigdy, także to. No, na pewno musi spowodować wzrost cen żywności na półkach sklepowych, i to jest, myślę, że oczywiste. No i jak z tego wyjdzie Dino? Moim zdaniem, tutaj wcale nie musi być jakoś źle, bo wiele osób tutaj przewiduje, że będzie jakiś ultra, super, hiper mega kryzys międzygalaktyczny, i nigdy czegoś takiego w historii nie było. Ale pamiętajmy o jednej bardzo istotnej rzeczy. My jeść, tak naprawdę, musimy. Musimy gdzieś kupować te takie podstawowe produkty. No i teraz, jeżeli będziemy mieli do wyboru albo supermarkety, typu Biedronka, Lidl, Dino albo małe jakieś sklepiki osiedlowe, typu, nie wiem, jakiś warzywniak u Józka, czy, czy jakaś piekarnia u Ściśka, no to myślę, że ta sprzedaż przeniesie się właśnie na te markety, dlatego, że te markety są w stanie... Yy, generować niższe koszty ze względu na to, że one zamawiają bardzo dużo tych produktów, więc jednostkowy ten koszt będzie, będzie niższy, więc ostateczna ta cena na półce może być niższa w takim dużym markecie niż właśnie w jakimś osiedlowym sklepiku. Zresztą to mamy bardzo często z tym do czynienia. No, te wszystkie Biedronki, dina, to są spółki, w których znaczy to są sklepy, w których te ceny są zazwyczaj niższe i to też przyciąga tych klientów. A teraz, jeżeli ta inflacja pójdzie jeszcze mocniej do góry, jeżeli te ceny żywności pójdą jeszcze mocniej do góry, to zdecydowanie pójdą do, pójdą do góry, no zazwyczaj tak było, że ceny nawozów determinują ceny żywności, a ceny żywności determinują to, co widzimy na, na półkach sklepowych i te ceny nawozów zwiększyły się o ponad 100% w przeciągu kilku, kilku tygodni, no więc tutaj prawdopodobnie będą te ogromne, ogromne wzrosty, no i teraz, jeżeli jakby coraz, wię, coraz ważniejsza dla nas będzie cena, no to tym bardziej te sklepy typu Biedronka, Dino, Lidl będą tutaj, będą tutaj wygrane w stosunku właśnie do takich małych Sklepików, gdzie, gdzie tutaj jednak te malutkie sklepiki nie są w stanie zaproponować końcowemu klientowi tak dobrych cen, jak właśnie na przykład Dino, Dino więc. Ja tutaj nie widzę takich strasznie dużych zagrożeń że nagle, nagle na przykład nie wiem Dino y, zaczyna bankrutować właśnie ze względu na to, że te ceny żywności się zwiększą, ludzi nie będzie stać. No bo ludzie po prostu muszą, y, muszą jeść, więc tutaj nawet gdyby te ceny żywności wzrosło o kilkaset procent, no to i tak na pierwszym miejscu my rezygnujemy z zupełnie innych rzeczy. Rezygnujemy, nie wiem, z rozrywki, z jedzenia na mieście, z czegokolwiek innego, właśnie z tych wszystkich rzeczy, które no, są dla nas istotne, ale, ale nie są takie w stu procentach konieczne. No jednak, żywność no to jest coś, co jest konieczne, więc tutaj ja specjalnych zagrożeń dla spółki Dino nie widzę. Też jeżeli chodzi o odpływ ludzi z Ukrainy, no bo często mówi się właśnie o tym, że duża część mężczyzn z Ukrainy wróciła właśnie do swojego kraju. Tutaj też nie ma większego problemu. Moim zdaniem w przypadku spółki Dino, no i też pamiętajmy o tym, że dużo ludzi e, przyjechało właśnie do Polski. To są zazwyczaj matki z dziećmi, ale umówmy się, w sklepach Dino te matki też mogą pracować, także tutaj tych problemów z pracownikami ja raczej nie widzę. Na ten moment jakichś zagrożeń specjalnych dla Dino nie widzę. Oczywiście zagrożenia e, mogą się pojawić w przyszłości, takie jak właśnie ta budowa nowych sklepów. Oni zrobili 66 nowych sklepów, otworzyli. No ale jeżeli te ceny materiałów budowlanych będą dalej szły do góry, jeżeli ceny stali dalej będą szły do góry, no to niestety, ale ta cena, no, koszt wybudowania takiego nowego sklepu może się zwiększać, i to może być taki duży problem, jeżeli chodzi o Dino w kolejnych kwartałach. Na to myślę, że tutaj trzeba, trzeba patrzeć, bo odnośnie samej sprzedaży, ja tutaj jakichś zagrożeń w przypadku samego Dino absolutnie, absolutnie nie widzę. Na ten moment wygląda to, wygląda to dobrze. No i nie widzę jakichś tutaj zagrożeń. Jedynym zagrożeniem to jest to, czy oni będą w stanie robić w, w miarę dobrej cenie te budować nowe, nowe markety? Myślę, że to jest taki jedyny znak zapytania, jeśli chodzi właśnie o spółkę. Dino, sama sprzedaż. Sami pracownicy myślę, że tutaj nie ma większego, większego problemu ze względu na to, co się dzieje za naszymi wschodnimi, za naszą wschodnią granicą. Kolejna spółka. z Spółka, można powiedzieć, która, której tak naprawdę zadanie no to jest to jest segment kosmosu, segment też komputerów kwantowych, no bo mówimy tutaj o spółce Kreotech, no i Kreotech to jest właśnie ta branża kosmiczna, branża też komputerów, komputerów kwantowych, między innymi. No ale dzisiaj chciałem sobie właśnie porozmawiać troszeczkę o rozwoju spółki, no bo spółka wchodziła na giełdę, no i tak naprawdę w tym momencie 175 zł, czyli od tego debiutu bardzo mocno, bardzo mocno urosła, tak naprawdę Cały czas mamy, mamy wzrosty. Oni niedawno weszli na, na New Connect, i tutaj to było wejście w 2021 roku. No, tak naprawdę w, pod koniec tego 2021 roku, czyli całkiem niedawno. No, i już myślą o przynosinach na główny parkiet. To nie jest nic nowego, to nie jest coś, czego nie wiedzieliśmy, bo spółka już dawno mówiła o tym, że dosyć szybko chce przejść na ten główny parkiet. Tutaj, dosyć istotna taka myślę, że informacja. Dla ludzi, którzy spółki Kerotech nie znają, mogą sobie zobaczyć teraz te wyniki finansowe i patrzą, no te wyniki finansowe na minusie są. Tak, ze względu na to, że w przypadku spółki Kerotech my tutaj na zysk netto nie patrzymy. Spółka cały zysk netto, który mogłaby wykazać, ładuje w projekty rozwojowe. Oni tak naprawdę w tym momencie skupiałem się na tym, żeby swoją satelitę Eagle Eye umieścić na orbicie do końca 2023 roku. Zrobili już taką platformę tych satelit Hypersat. To był taki myślę, że bardzo istotny kamień milowy, no, który już zakończył się w, w ostatnim czasie. No i teraz chcą umieścić tę swoją satelitę. Też odchodzą od takich. Mm, od tego segmentu Segmentu, gdzie współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną, na przykład bardziej chcą się skupić na tym segmencie komercyjnym, bo tam jest po prostu większa kasa. Ale jak mówię, do 2023 roku my tak naprawdę nie patrzymy tutaj na zysk netto. Spółka w tym momencie nie jest absolutnie jakkolwiek zagrożona tym, że, że na przykład będzie jechać na stracie, no bo ma pieniądze z emisji. Teraz kolejna będzie emisja, przejście na GPW, pozyskanie kolejnego kapitału. No i dzięki temu dzięki temu spółka mocno ma się, ma się rozwinąć. No tutaj trochę patrzymy na tę spółkę na biotechnologię, tak? W biotechnologii już się przyzwyczailiśmy do tego, że tam na wyniki nie patrzymy, patrzymy na to, co się dzieje w spółce. W kreotechu jest do, dokładnie, y, dokładnie to, to samo. No, spółka z branży kosmicznej, myślę, że bardzo, y, bardzo interesujący segment ogólnie. To, co się teraz dzieje, no to też pamiętajmy o tym, że y, mówimy o, mówiłem przed chwilą o tym, co się dzieje na, za naszą wschodnią granicą. Tutaj też można powiedzieć, że kreotech w pewnym sensie może mieć zwiększone, ten, zwiększone to swoje pole do popisu ze względu na to no, że ten segment obronności też jest, można powiedzieć, powiązany z pozyskiwaniem danych, a te dane pozyskuje się właśnie z satelit, z dronów, też. A Kreotech to też jest spółka, która działa w tym systemie, właśnie jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ten segment kosmiczny. Ale to są też między innymi drony, więc tutaj myślę, że to, co się dzieje, ten wzrost wydatków na obronność, o którym się mówi tak naprawdę w całej Europie, na całym świecie, tak? No bo i Polska ma zwiększyć wydatki, i Niemcy mają bardzo mocno zwiększyć te wydatki na obronność obronność Ameryka i myśli, myślę, że te kolejne jakby kolejne jakieś konflikty będą coraz mocniej właśnie wychodziły, wychodziły w przestrzeń, wychodziły w kosmos, i tutaj nie mówię o tym, że nie wiem, będą jakieś gwiezdne wojny, tylko bardziej mi chodzi o to właśnie, że ten segment informacji jest coraz mocniej powiązany z kosmosem. I tutaj ja widzę szansę właśnie dla spółki, dla spółki Krotek. Także wzrost wydatków na obronność, na bezpieczeństwo, moim zdaniem też może pozytywnie, pozytywnie wpłynąć na spółkę. No, i tutaj spółka mówiła o tym, że chce właśnie przejść na główny parkiet. No, i były pytanie, czy rzeczywiście, rzeczywiście, ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, będą chcieli przechodzić. Tutaj rozwiał wątpliwości prezes spółki pan Grzegorz Brona, że. Nic tutaj się nie zmienia, czyli chcą się przenieść na rynek główny w drugim kwartale, czyli no już teraz w zasadzie, no bo ten drugi kwartał tak naprawdę się, się już rozpoczął. Nasza technologia ma przełożenie na systemy związane z bezpieczeństwem, których popularność w naszej ocenie będzie rosnąć na, na rynku. No i tutaj mówimy o tym, że spółka chce pozyskać 40-50 milionów złotych na, na te kolejne inwestycje, no, to jest tutaj bardzo istotne. Chodzi głównie o to w tej emisji, że oni już mają, już w 2021 roku mówili, że mają zapewnione 100% mocy produkcyjnych, znaczy wypełnione 100% mocy produkcyjnej na pierwszy kwartał 2022 roku. I tak naprawdę to zapotrzebowanie z rynku jest dużo, dużo większe, dlatego oni chcą się w tym momencie rozwijać, no bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, że jest ogromne zapotrzebowanie, a my nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w tym momencie to zapotrzebowanie zaspokoić, no to można powiedzieć, że tracimy pieniądze. No bo tutaj moglibyśmy zarobić więcej, a jednak, jednak więcej nie, nie zarabiamy. Także w przypadku, kiedy segment bardzo mocno się rozwija i nasze moce produkcyjne już są wykorzystywane w 100%, no to każda myślę, że firma pierwsze co robi, to chce zwiększyć moce produkcyjne. Jeżeli oczywiście nie będzie żadnego odwrotu od tego segmentu, a no raczej jeżeli chodzi o segment kosmiczny, to tutaj żadnego odwrotu nie będzie. Więc to jest bardzo. Bardzo logiczne działanie i myślę, że całkowicie, całkowicie uzasadnione i ja tutaj w tej emisji widzę bardziej szanse niż, niż zagrożenie i to zdecydowanie. Obecna runda finansowania zapewni firmie środki na rozwój w ciągu dwóch, 3 lat, na rozbudowę mocy produkcyjnych, zamknięcie trwających kluczowych, kluczowych projektów. No i jeżeli chodzi o te moce produkcyjne, no to możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze przed wejściem na New Connect wyglądało to w ten sposób, że mieli jedną linię produkcyjną, stanowisko montażu ręcznego i ta linia produkcyjna taka w pełni wyposażona. Dzięki temu, że weszli na New Connect, mają drugą linię produkcyjną no i też automat do, do rentgena więc tutaj rozwinęli się, no ale teraz chcą pozyskać jeszcze więcej pieniędzy, i jeszcze mocniej się rozwinąć, tak przejść na rynek główny. Po co? No po to, żeby tak się rozwinąć. Czyli to wszystko co jest na czerwono, to jest właśnie to co chcą zrobić przez te najbliższe przez te najbliższe lata właśnie w związku między innymi z tą misją. Widzimy, że dokładają nową linię produkcyjną, znowu w pełni uposażoną linię, linię produkcyjną, kilka nowych, nowych stanowisk, dużo, no bardzo mocna rozbudowa tego tego parku maszynowego. Zobaczmy, że Tutaj w tym momencie nie mają pięciokątów foremnych, a teraz mają mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięciokątów foremnych w swojej, w swojej firmie. Także widzimy, że tu jest bardzo duży rozwój, a tak mówiąc już całkiem serią, to widzimy, że spółka z tego co miała jeszcze przed wejściem na New Connect, to na niebiesko co jest, no chce się, chce zwiększyć swoje mocy, moce produkcyjne i to bardzo, bardzo mocno i ten obrazek myślę, że to bardzo fajnie obrazuje. Oczywiście to nie będzie w miesiąc, czyli to nie jest tak, że zrobimy emisję, miesiąc później mamy właśnie taki, takie zaplecze produkcyjne, tylko to będzie właśnie rozłożone w czasie, ale widzimy, że ten rozwój naprawdę jest bardzo, bardzo duży. No zapotrzebowanie rynku jest bardzo duże, więc tutaj nie ma, co się, nie ma czemu, się, czemu się dziwić. Poza pieniędzmi od inwestorów, krotek chce Nadal finansować swoje przedsięwzięcia z dotacji. No i tutaj mówimy o tym, że oni właśnie dostają te dotacje, oni przeznaczają właśnie, część, dużą część zysku na to, żeby robić różnego rodzaju projekty rozwojowe i otrzymują też dotacje, czy to od państwa, czy to, czy to ogólnie od Unii Europejskiej, więc to jest na pewno na pewno duży plus. No i mówią o tym, że składają wnioski, zwracają uwagę na poziom dofinansowania, w których wkład własny jest istotnie niższy niż 50% na przykład inicjatywy strategiczne Unii, czy projekty z obszaru obronności, często w takich obszarach finansowanie publiczne sięga 100%. Więc widzimy, jak tutaj mocno kreotek może się rozwijać na dotacjach. Czyli oni tak naprawdę nie muszą aż tak dużo znaczy To, co oni zarabiają, są w stanie dzięki temu rozwinąć projekty, powiedzmy, nie wiem, zarobią 3 miliony, a są w stanie rozwinąć projekty nie wiem, za 7 czy 8 milionów. Właśnie dzięki temu finansowaniu zewnętrznemu. No tutaj nie mówimy o jakiejś, o tym, że oni rozwijałem się właśnie na długu, że to wszystko jest z kredytów, pożyczek, tylko z dofinansowań, tak? czyli, czyli tutaj sytuacja na pewno, na pewno bardzo, bardzo ciekawa. No i jeżeli chodzi o ten rozwój, mówimy 23 rok, e, chcą umieścić swoją satelitę. No i tutaj jest napisane, że w latach 24-25 liczy na realizację 10-20 zamówień na mikrosatelity rocznie i jest to ostrożny szacunek. No tutaj też jest, wie, wiecie, pewny pewien problem, że jeżeli spółka w tym momencie na przykład wychodzi na ten rynek, e, jeżeli chodzi o mikrosatelity, no to inne inne firmy mówią, no to dobra, pokażcie nam swoją mikrosatelitę, albo pokażcie nam e, swoje e, właśnie jakieś. Swoje, swoje projekty, no jeżeli oni umieszczą tę mikrosatelitę rzeczywiście w 23 roku, to koniec 2023 roku na orbicie, no to będą mogli to pokazać, także to jest na pewno taki kamień milowy i to zdecydowanie to jest, to jest kamień, kamień milowy. Popyt, jeżeli popyt na produkty spółki przekroczy oczekiwania, to decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych może wiązać się z dalszym dokapitalizowaniem. Szacujemy, że czas potrzebny do dwukrotnego przeskalowania naszych zdolności po 2025 roku będzie wynosił 6-9 miesięcy, czyli no, 2-3 kwartały i tak naprawdę mamy ta całkowite przeskalowanie mocy produkcyjnych po tym 2025 roku, czyli spółka widać, że ma, ma jasny plan na te, najbliższe, na te najbliższe lata. Później oczywiście. Oczywiście też, no i tutaj mówimy właśnie o segmencie komputerów kwantowych, który również się bardzo mocno rozwija i system dla dronów, no ten system, system dla dronów, który oni, oni wdrażają dzięki którym te, te wszystkie, wszystkie operacje na dronach będą, będą dużo bardziej bezpieczne, no wpisuje się w to, co, aktu, jakie są aktualnie trendy. Bo jeżeli chodzi o sprzedaż do klientów indywidualnych, mówimy tutaj właśnie o dronach, o systemie, systemie GREY, czyli wykrywanie zagrożeń podczas przelotu dronów, to ruszy w ciągu kilku miesięcy. Każdy, kto będzie posiadał drona po 24 roku, będzie musiał spełniać pewne wymagania, m.in. między innymi analizować bezpieczeństwo ruchu. No więc ten projekt GREY, czyli ten projekt odnośnie dronów się Tutaj się tutaj wpisuje, i to bardzo mocno się wpisuje w to, co, w to, co obecnie, obecnie mamy. No, jeżeli chodzi o kreotech. Spółka trochę jak z biotechem, czyli nie patrzymy jej na zyski, na zysk netto, tylko patrzymy na to, co tutaj się dzieje, ja myślę, że dzieje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, no to te przenosiny, ta kolejna emisja akcji no tylko pozwoli właśnie rozbudować te moce produkcyjne i to bardzo, to zaplecze produkcyjne i to bardzo, bardzo mocno, no dzięki temu myślę, że spółka naprawdę w ciągu kilku lat może, może przeskalować swój biznes. Czy widzę tu jakieś specjalne, specjalne zagrożenia? Na ten moment nie, no oczywiście można się przyczepić do tego, że tutaj spółka pewnie potrzebuje specjalistów w swojej branży, więc y, skoro mamy tę presję na, na wynagrodzenia, no to spółka też musi więcej płacić, więc to może być takim potencjalnym minusem, no, ale bardziej to jest minus taki, który tyczy się... Y, całej branży, a nawet wielu innych branż, a nie tylko samej spółki. Jakbym miał się przyczepić do czegoś odnośnie samej spółki, no na ten moment nie widzę nic takiego, nic takiego strasznego. Oczywiście jak ktoś coś widzi, no to piszcie, piszcie w komentarzach, bo może ja czegoś, ja czegoś tutaj nie zauważyłem. Na ten moment jakby nie widzę jakichś specjalnych, specjalnych zagrożeń, no ale jak mówię, może coś ominąłem. Tutaj oni mówią właśnie, że chcą, chcą, żeby ten wzrost zatrudnienia był o jakieś 40, 50, może nawet 60 osób chcą otworzyć szerszą sprzedaż na rynek USA, zwiększyć w krajach Unii Europejskiej, planują wyjść na rynki Dalekiego Wschodu. No także można powiedzieć, że tutaj jest zagrożenie, czy że, no, że takie wyjście zawsze wiąże się z ryzykiem, no ale umówmy się. Myślę, że chcemy, żeby właśnie spółki, w które inwestujemy, podejmowały takie ryzyko. Także jak mówię, specjalnych zagrożeń nie widzę, jak coś widzicie, to piszcie, piszcie w komentarzach. Może ja czegoś tutaj nie zauważyłem, jeżeli chodzi o Kreotech. I jeszcze jedna spółka, ostatnia spółka, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to jest Unimod. Spółka Unimot, która jest głównie znana ze względu na sieć stacji paliw Avia, no ale to jest spółka, która ogólnie zajmuje się paliwami, olej napędowy, import oleju napędowego, no to jest 80% mniej więcej ich, ich biznesu. No i spółka przedstawiła wyniki finansowe. Te wyniki finansowe nie są dla nas zaskoczeniem, dlatego że wcześniej były szacunki odnośnie przychodów, odnośnie zysku, odnośnie skory skorygowanej ebiddy. Ja często mówię, że nie jestem fanem ebiddy, to znaczy ja absolutnie nie jestem fanem tego, tego wskaźnika, uważam, że wiele spółek zbyt często posługuje się EBITDą na przykład zamiast zyskiem ale w przypadku Unimotu to jest spełnił zasadnione rzeczywiście zysk netto nam tutaj zbyt wiele nie mówi, dużo więcej właśnie mówi nam ta EBITDA i to EBITDA skorygowana. Od razu mówię, to nie jest łatwy biznes do analizy nawet chyba prezes spółki, w którymś wywiadzie właśnie o tym mówił, że, że to nie jest łatwy biznes do, biznes do analizy. Oczywiście, jeżeli chodzi o prezesa spółki, ja też prowadziłem z nim wywiad, myślę, że bardzo, bardzo ciekawie opowiadał o tym, co w spółce się będzie działo teraz właśnie w prawym górnym roku masz ten wywiad, możesz Przejść oczywiście po zakończeniu oglądania tego filmu, bo tutaj mam jeszcze kilka ciekawych informacji do przekazania. Znaczy, tak mi się wydaje, że ciekawe. Nie wiem, czy rzeczywiście takie są. W każdym razie, jeżeli chodzi o Unimod, no to mamy te wyniki za czwarty kwartał 2021 roku, no i cały 2021, 2021 rok. Ogólnie w historii spółki było tak, że oni nie lubili sytuacji, w których ceny surowców bardzo mocno rosną. Widzimy, że teraz, na przykład energia bardzo mocno rośnie, gaz ziemny też bardzo mocno urósł, no, LPG też mocno urósł, olej napędowy rośnie, i to nie były zbyt dobre, dobre sytuacje dla, dla spółki. też trzeba powiedzieć, że ten cały 21 rok, pod względem pod względem tutaj oleju napędowego i biopaliw, to nie są aż tak ogromne, aż tak ogromne wzrosty, jak na przykład gaz ziemny, czy, czy energia. No to jest, można powiedzieć, pewien plus, ze względu na to, że główna część ich biznesu to jest jednak olej, oleje napędowe i, i bio, biopaliwa. Jeżeli chodzi o konsumpcję oleju, urosła o 7% rok do roku, no 2020 trochę był spadek tego, tej konsumpcji, ze względu na te wszystkie, wszystkie ograniczenia, wszystkie, wszystkie lockdowny. No i jeżeli chodzi o te wyniki finansowe. Przychody ogółem za sam, za sam czwarty kwartał. Tutaj odnośnie przychodów, jedna dosyć istotna informacja, bo ktoś może powiedzieć: Wzrost przychodów o 124%, 2,8 miliarda złotych, jeżeli chodzi właśnie o, te, właśnie o te przychody. Rzeczywiście, o tutaj nawet są przychody ogółem 2,8 miliona złotych, więc tu jest błąd w prezentacji. Widzicie? Jest błąd w prezentacji. Znaleźliśmy to my wspólnie, znaleźliśmy błąd także tutaj. Także to w sumie nie ma żadnego znaczenia, ale ogólnie wracając do Unimotu, przychody ogółem 2,8 miliarda. I tutaj, jeżeli chodzi o Unimod, to jest bardzo istotne. To nie jest tak, że skoro oni poprawili o ponad 100% przychody, to znaczy, że tutaj po ponad 100% zwiększyli wolumeny. Nie. Jeżeli ceny surowców idą do góry, to oni po prostu po wyższych cenach muszą kupować te, te na przykład oleje napędowe i później po wyższych cenach sprzedają. To znaczy, to nie ma jakiegoś większego wpływu na marżę, ale na przychody ma. I tutaj przychody będą wyższe w momencie, kiedy wyższe będą te ceny, ceny surowców. Także też na to tutaj powinniśmy zwracać uwagę, że to, że przychody są wyższe, to nie oznacza, że ten biznes się bardzo mocno rozwija, bardziej patrzymy na wolumeny sprzedaży niż na same przychody. EBITDA skorygowana 13,1 miliona złotych, no i tutaj jest dosyć duży, dosyć duży spadek, wynik netto 25 milionów. Pamiętajmy o tym, że grupa Unimod odbierze udział w fuzji Orlenu z Lotosem, przejmuje, przejmuje część właśnie Lotosu i przez to nie wypłaci dywidendy, także no tutaj ten wynik netto jest dobry, ale tej dywidendy tutaj absolutnie, absolutnie nie będzie, takie są, takie są wymogi banków, które finansują razem z Unimotem oczywiście te, te przejęcia, więc tutaj nie liczymy na żadną absolutnie dywidendę, grupa o tym mówi jasno. No i jeżeli chodzi właśnie o te przychody, zauważmy, plus 126%. 6%. Ale jak mówię w samym czwartym kwartale, no ale jak mówię, my bardziej patrzymy na wolumeny i zaraz sobie do tego przejdziemy. Ta EBITDA skorygowana, widzimy, że minus 53%, 13 milionów, no tutaj jeżeli chodzi o tę, o tę EBITDĘ skorygowaną, no to rzeczywiście ona, ona jest dosyć niska w tym czwartym kwartale, ale mamy już informację o pierwszym kwartale i tutaj znowu ta EBITDA jest bardzo wysoka, do tego sobie za chwilkę, za chwilkę przejdziemy. Jak widzimy 80% około ich biznesu to, są, to jest olej napędowy i, 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 i biopaliwa, więc tutaj, więc tutaj to jest główna część ich biznesu. No, to prawda, troszeczkę mniej, ale wciąż okolice tych 80, 80%. No i tam EBITDA księgowa wobec EBITDA skorygowanej, mamy tutaj duże, duże różnice. Myślę, że to będzie lepiej widać na w ujęciu całorocznym, bo tutaj w tym czwartym kwartale nie jest. Jakoś strasznie, aż tak strasznie, chociaż tutaj o widzimy zawarcie umów tradingowych, wpływ transakcji tradingowych przez spółkę Tradea, których rozliczenie przypada w przyszłości minus 21,5 miliona złotych i to będzie plus 21,5 miliona złotych w pierwszym kwartale 2022 roku. No tak to niestety niestety jest w przypadku spółki Unimod, także jeżeli właśnie rozliczenie przypada w przyszłości, może być, że w tym momencie odrobimy taki duży minus, a w Kolejnym kwartale będzie duży plus i tak jest na przykład w tym w tym momencie więc tutaj no, to jest taki pewien minus jak mówiłem niełatwo jest analizować ogólnie ogólnie Unimod. między tą Abidą a Abidą skorygowaną jest duża różnica głównie wyceny zapasów paliw ciepłych ciekłych i transakcje właśnie tradingowe zawarte przez, przez spółkę Tradea, ale jak mówię, one będą w drugą stronę w pierwszym kwartale 2022 roku. Także minus 46 milionów różnica między Ebidą a Ebidą skorygowaną. Dlatego tutaj patrzymy właśnie głównie na Ebidę skorygowaną. No i ona też. Czy ona może nas mylić? No ciężko jednoznacznie powiedzieć. Trzeba tutaj bardziej nie patrzeć tylko na, na samą wartość, ale też dlaczego ta EBITDA jest, jest taka. No bo tutaj właśnie mamy na przykład wpływ tych transakcji tradingowych i tutaj będzie w pierwszym kwartale 2022 roku to, to na plus, więc na to też tutaj warto zwrócić uwagę. No i jeżeli chodzi o poszczególne, o poszczególne segmenty, no i tę EBITDA skorygowaną, duży minus gaz ziemny, duży minus właśnie tradea, duży plus największe segmenty, czyli olej napędowy bio i oraz oraz LPG. LPG myślę, że bardzo mocno zaskoczyło. Zresztą możemy sobie przejść do poszczególnych segmentów tutaj i tak, jeżeli chodzi o ten segment olej napędowy plus bio wolumen sprzedaży plus 28% niecałe, a przychody plus 110 i to o czym mówię, my tutaj bardziej patrzymy na wolumeny niż na przychody, no bo przychody wynikają mocno z po prostu cen więc tutaj też na to warto zwrócić uwagę że ja bardziej patrzę na wolumen i EBITDA skorygowaną to są dla mnie takie bardzo istotne, istotne rzeczy, no i ta EBITDA skorygowana nie jest, jakaś taka, nie jest wcale jakaś taka zła, minus tylko 5% w stosunku rok do roku, jeżeli chodzi o ten, o ten czwarty o ten czwarty kwartał. No i tutaj odnośnie tego oleju napędowego to widzimy, że szacunkowa premia lądowa największych polskich producentów i od tego mocno zależy wynik Unimotu, jeżeli chodzi właśnie chociażby o tę ebit skorygowaną. Tutaj bardziej patrzymy na trend niż na obecną wartość, no ale ta obecna wartość ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bardzo mocno poszła do góry w tym już pierwszym kwartale 2022 roku. Dlatego ten pierwszy kwartał 2022 roku no, będzie, można powiedzieć, świetny pod względem tej skorygowanej Ebidy. Problem jest taki że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jak to będzie się układać w najbliższych miesiącach nawet w najbliższych tygodniach więc tutaj strasznie ciężko jest coś prognozować na najbliższe na najbliższe tygodnie odnośnie tej premii lądowej tutaj myślę że y nie ma co się tak mocno przywiązywać do tego, że w tym momencie ta premia landowa jest tak duża, no bo za kilka tygodni ona może spaść do takich powiedzmy normalnych, yy, normalnych tutaj poziomów, więc tutaj też na to warto myślę, że zwrócić uwagę. Segment LPG, o którym mówiłem, że bardzo fajnie się zachował, bo ta EBITDA skorygowana plus prawie ponad plus 400 yy, plus ponad 400 zł yy, 400%. Złotych, yy, 400% więc tutaj ten segment na pewno moim zdaniem bardzo mocno zaskoczył. No to nie jest jakiś duży segment, umówmy się, widy skorygowaną 5. Pięć milionów złotych w tym, w tym czwartym kwartale, gdzie oleje napędowe to jest 23 miliony prawie, tak, no ale to jest, no jeden, no oczywiście, jeżeli chodzi o całą grupę, no to jest tam kilka procent, chyba 8 albo 9 procent, jeżeli chodzi o całą grupę, to jest właśnie ten segment LPG, więc też warto na niego zwracać uwagę. Gaz ziemny i energia elektryczna to są te segmenty, które w czwartym kwartale słabo się zachowało, po prostu ze względu na, ze względu na wyższą cenę tych, tych surowców, no i jak mówiłem, Unii Mimo raczej nie, nie lubi takich sytuacji, kiedy ta cena surowców jakoś idzie mocno do góry, tak mają zakontraktowane jakieś, jakieś transakcje, ceny idzie, idą, idą do góry, więc to też nie jest dla nich, dla nich zbyt korzystne. Raczej, jeżeli te ceny się utrzymują albo, albo spadają, to to jest dla nich taka bardziej pozytywna sytuacja. No a i gaz ziemny widzimy, że słabo się zachował w czwartym kwartale i EBITDA tego segmentu energii elektrycznej też słabo się zachowała w tym czwartym. W tym czwartym kwartale, więc tutaj te segmenty ciążyły na pewno, na pewno spółce. No i jeszcze tylko do fotowoltaiki sobie szybko przejdziemy. Segment, który myślę, że zawiódł. No bo tutaj myśleliśmy, że już będzie ten segment na plusie. Sama spółka mówi, że trochę przestrzeliła z tym segmentem, to znaczy w trochę złe, jakby złe sektory tego, tego, całego, całej branży weszła i trochę tutaj się będzie zmieniało. Mamy nadzieję, że w tym 2022 roku już będzie ten segment rentowny właśnie ze względu na to, że trochę tutaj będzie, będzie zmian, jeżeli chodzi o spółkę i nawet oni mówią, że ograniczają teraz bazę kosztów stałych, wstrzymują część wydatków marketingowych, także no trochę tam będzie, tam będzie zmian, jeżeli chodzi właśnie o ten segment segment fotowoltaiki no i stacje paliw stacje paliw to jest też bardzo mały udział w całym w całym biznesie, więc na tym jakoś mocno się nie będziemy nie będziemy skupiać. Co tutaj ciekawe? Jeżeli chodzi o sytuację na sytuację na Ukrainie, no to myślę, że wszyscy wiemy, że część Część różnych, różnych produktów, różnych surowców, właśnie ciągniemy z Rosji. No, i tutaj, w przypadku, w przypadku na przykład unimotu pokazują nam, że import oleju napędowego 66% to jest z Rosji, więc trzeba czymś go, czymś go zastąpić. No, i oni wpadli na bardzo fajny pomysł. Bo, jeżeli chodzi o ten transport paliw drogą morską, w tym momencie nic się, nic się nie zmienia. I plusem było to, że jeżeli z Rosji właśnie płynął jakiś statek, to pierwsze co zahaczało Polskę, więc te koszty też były niskie, no bo, no bo tak naprawdę jest tutaj, jesteśmy niedaleko. No i jeżeli będzie sytuacja, w której z, tych, z tej Rosji nie będzie można tych surowców ściągać, no to trzeba będzie znaleźć jakieś inne metody. No, i problem jest taki, że nasze, nasze tutaj terminale, no niestety, nie są gotowe na przyjęcie rozładunek takich dużych statków, gdzie one pływają po, po oceanach. No, bo tutaj mówimy, że to są standardowej wielkości tankowca na trasach długodystansowych, okolice ok. 100 tysięcy ton. Nasze terminale po prostu, nasze porty nie są w stanie tego obsłużyć, więc to jest taki duży problem. No i Unimod znalazł rozwiązanie. Jakie to rozwiązanie? Terminal w Danii. Jak można powiedzieć, że jakby wydzierżawił, tak? Nie, nie kupił, tylko, tylko może korzystać z tego terminalu duńskiego. No i do tego terminalu duńskiego mogą spokojnie wpływać te statki o ładowności 100 tysięcy ton, a z tego terminalu są przeładowywane i płyną do nas statki mniejsze, które nasze porty mogą obsługiwać. Więc, tak to sobie wymyślili. Informacja myślę, że bardzo, bardzo pozytywna, bo ten terminal w Danii ma bardzo dużą powierzchnię, mogą, można powiedzieć, że, że jest możliwe, żeby w 100% ten olej napędowy z Rosji zastąpić, no i tutaj mówimy, że pozyskali produkty z Stanów Zjednoczonych, z Arabii, już w chyba 14 albo 16 kwietnia ma właśnie z Arabii płynąć, płynąć statek, transport już od początku drugiego, drugiego kwartału, więc to jest na pewno informacja, Taka pozytywna. Że, że, sobie z tym, że sobie z tym poradzili. I jeżeli chodzi o tę ebidę skorygowaną, to też mówiłem o tym, że ona jest bardzo wysoka w pierwszym kwartale 80 milionów złotych tej ebidy skorygowanej, właśnie w dużej mierze, ze względu na tę właśnie premię lądową, która bardzo mocno poszła, poszła do, do góry. Jeżeli ona będzie się utrzymywała na takich poziomach, no to na pewno. No, to na pewno ta EBITDA skorygowana też będzie taka wysoka, ale jak mówię, przewidzenie tego jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Nawet sama spółka yy, przestała publikować szacunki odnośnie przyszłych EBIT, EBITDA skorygowanej. Ze względu właśnie na to, co się, co się teraz dzieje, ta sytuacja jest dla mnie nie, nie, moim zdaniem nie do, nie do przewidzenia, więc tutaj, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, no niestety, jakby te najbliższe tygodnie to będzie taka, będzie taka niepewność. No ale pamiętajmy o tym. Unimod to jest spółka, która. spółka, która. Bardzo mocno się ma zwiększyć dzięki tej fuzji Orlenu z Lotosem. Oni przejmują część tego biznesu, co pozwoli im podwyższyć wynik EBITDY o kolejne 70 do 100 milionów, czyli podwoić biznes. Także w przeciągu 2-3 lat spółka prawdopodobnie, jeżeli wszystko tutaj będzie ok, podwoi biznes. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, na pewno te perspektywy są bardzo dobre na najbliższe lata, na najbliższe tygodnie, jak mówię. Bardzo duża niepewność, moim zdaniem, strasznie ciężko jest to określić. No skoro nawet spółka mówi, że nie jest w stanie określić tej premii, yy, premii lądowej, nie jest w stanie określić ebidy skorygowanej, no to my myślę, że, że tym bardziej. No tutaj, jak mówię, ten biznes nie jest łatwy do, do analizy, yy, no ale. Ale biorąc pod uwagę to, co się w spółce, w spółce dzieje, myślę, że czasem warto właśnie zobaczyć, co się tam, co się tam dzieje, ze względu na to, że po prostu, po prostu spółka sobie, sobie radzi, mimo tego, że jest takie no, dosyć duże wyzwanie odnośnie importu, importu paliw płynnych właśnie z Rosji, no to spółka widzimy, że bardzo szybko reaguje, to jest też fajne, że nie czekają na jakieś informacje, jakieś sankcje, tylko sami podejmują, podejmują działania, no i ten terminal w Danii jest takim, myślę, że bardzo, bardzo ciekawy. Rozwiązaniem, jeżeli chodzi o spółkę Unimod. No i to wszystko, co chciałem, dzisiaj, co chciałem dzisiaj Ci przekazać. Powiedz mi, co Ty myślisz o tych spółkach, o których, o których dzisiaj, dzisiaj powiedziałem. No i myślę, że warto też, żebyś odwiedził ten sklep, trading shop. Link w opisie filmu, kod rabatowy w opisie filmu, 10 zł taniej na, na zamówienie, jeżeli wpiszesz kod GPW-myślnik, notowania. A książki, moim zdaniem, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Dzięki bardzo, standardowo samych zysków. Cześć, trzymaj się.